sławić Matkę Bożą Królową Różańca Świętego pieśniami wykonywanymi przez zespoły ludowe z terenu naszej gminy oraz zespoły zaprzyjaźnione. Dzisiejszego dnia świętujemy także jubileusz 35-lecia zespołu ludowego Echo z Przychód. Moi drodzy, zespół ludowy nie funkcjonowałby, gdyby nie ludzie, bezinteresowni, gotowi do działania ponad różnicami zdań, empatyczni, zaangażowani w sprawy lokalnej społeczności. Dziękuję za zaangażowanie w życie zespołu, za pasję, za wielkie i dobre serca, za pomoc organizacyjną i osobisty wkład w działalność zespołu Echo. Nagródźmy Panie serdecznymi brawami. Spotykamy się w pięknych okolicznościach. Tak się zdarzyło, że w dniu dzisiejszym zespół z Przychód, duma tej miejscowości, zespół ludowy Echo, obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia. Chcę również wszystkim Państwu powiedzieć, że to zespoły ludowe, a w tym również zespół ludowy z mojej miejscowości, to nie tylko duma Przychód, nie tylko duma gminy Międzywórz Podlaski, bo zespół ten jest zasłużony zarówno dla powiatu, jak również dla województwa lubelskiego. Więc dzień dzisiejszy jest dniem szczególnym. W naszej parafii rozpoczynają się misje w takim pięknym, słonecznym dniu jak dzisiaj. Ale też dzień jest szczególny, bo dzisiaj chcemy wspólnie przeżywać i modlić się tak, jak zespoły potrafią najlepiej. Czyli śpiewem, chwalić naszą Panią Matkę Boską, która w dniu dzisiejszym na pewno jest z nami i otacza nas swoją miłością. Dziękuję za 35 lat, dziękuję wszystkim zespołom ludowym za to, że tą tradycję polskiej wsi niosą w sobie. Te przywiązanie do ziemi, przywiązanie do kultury ludowej, ale przede wszystkim przywiązanie do ludzi, bo po to jesteśmy na tym świecie, aby dzielić się sobą, a wy to robicie naprawdę pięknie. Wiemy, że ten dzień będzie dniem szczególnym również dlatego, że wiele wspaniałych zespołów tutaj dzisiaj wystąpi i wiemy, że dacie z siebie to, co macie najpiękniejsze, czyli czysty śpiew, emocje i serce. Bardzo was wszystkich proszę, nagródźmy je gromkimi brawami. I pozwólcie, że te podziękowanie skierowane do zespołu Echo z Przychód przekażę na ręce pani Teresy. Zespół Echo obchodzi dzisiaj piękny jubileusz. Te korale, które macie właśnie Panie na swoich strojach, to właśnie koralowe gody, czyli jubileusz 35 lat funkcjonowania tego zespołu. 35 lat to kawał czasu, ale patrząc na Was, drogie Panie, absolutnie nie widać, że funkcjonujecie przez 35 lat, bo wyglądacie naprawdę pięknie i młodo. Ja dzisiaj przyjechałem, żeby przede wszystkim złożyć Wam serdeczne gratulacje i podziękowania. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za Waszą obecność, za to, że wiele razy promowaliście tak pięknie powiat bialski, na wielu różnych wydarzeniach, ale przede wszystkim za to, że kultywujecie tą piękność, tą kulturę ludową. Jakże miło popatrzeć na te barwne stroje, jakże miło posłuchać tych pięknych pieśni, które śpiewacie. I za to dzisiaj chciałem bardzo, bardzo serdecznie Państwu podziękować. Thank you.
powstaje i całą duszę Tobie oddaje. Ty nasza Matka, Ty nas miłujesz, a kiedy trzeba, drogę wskazujesz, żeby nie błądzić, do Syna dążyć, żyć zawsze z Bogiem, dobrze i mądrze. Lecz my jak gdy na naszym przeglądzie pieśni maryjnej dzisiaj wystąpiły zespół Sami Swoi, Jutrzenka, zespół Ale Baby, Polne Kwiaty z Kolembrud i zespół Kalina z Wygnanki. I tutaj również uświetniał naszą modlitwą jeszcze zespół Nadzieja, w debiucie jednej osoby, bo ponieważ już pani została sama, ale jest mile widziana, zawsze przyjeżdża, zawsze wspiera nas swoją piosenką i swoją modlitwą. Kiedy wszystko budzi się do życia. I tak również nasz zespół przeżywał swoją wiosnę, bo powstał w 1986 roku w ramach działającego w przychodach koła gospodyń wiejskich. Opracowaniem repertuaru i oprawą muzyczną od pierwszego dnia istnienia zespołu po dzień dzisiejszy zajmuje się pan Tadeusz Sójka. Serdecznie dziękujemy panu Tadeuszowi za wysiłek, jaki wkłada w pracę z nami. Skowronek śpiewa słowy przed górki, nie kochaj chłopca, bo on cię rzuci, bo on cię rzuci, serce zasmuci. Przyszedł czas na inne występy i uświetnienie różnych uroczystości w gminie, powiecie, a nawet województwie.
Niewątpliwie dużym sukcesem był udział w wojewódzkim przeglądzie w Białej Podlaskiej w ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu i zajęcie drugiego miejsca. Następnie występ z okazji Dnia Kobiet zorganizowany na szczeblu regionalnym przez Spółdzielnię Mleczarską z Pomlek w Radzyniu Podlaskim. Zespół wyraźnie przeżywał lato swojego istnienia. Uświetniał różne uroczystości gminne, otwarcie szkół, uroczystości strażackie, reprezentowanie gminy na dożynkach powiatowych, w Międzyrzecu Podlaskim, w Białej Podlaskiej, w Terespolu, Łomazach, Drelowie, Piszczacu, Janowie Podlaskim. Zespół występował również na przeglądach pieśni religijnych, kolęd i pastorałek. Brał udział w powiatowym konkursie zespołów ludowych w Łomazach, gdzie zdobył pierwsze miejsce. Zespół na swoim koncie, może nie koncie, zespół w swojej działalności nagrał dwie płyty. Oj, panno mi różeczki, oj, panno dookoła, oj, same łące przyni, a ja się nie wołam. Oj, ja rybą piewam i różeczki się pieją, oj, nie przychodź jasinko, oj, nie rucę nadziei. Oj, ja rybą piewam i różeczki się pieją, oj, nie roku w naszej gminie rozpoczął działalność Gminny Ośrodek Kultury, który objął swoim patronatem także działalność naszego zespołu. To spowodowało, że w naszej wsi cyklicznie w miesiącu maju odbywają się spotkania z pieśnią maryjną oraz organizowane są dożynki gminne. Zespół każdego roku uczestniczy z wieńcem dożynkowym na dożynkach gminnych. A niejednokrotnie reprezentował diecezję siedlecką, parafię świętego Mikołaja w Międzyrzecu Podlaskim na dożynkach w Częstochowie. Po lecie zawsze nadchodzi jesień. Jedni odchodzą, by na wieki śpiewać w chórach anielskich, inni, jak to się mówi, wypaleni zawodowo. COVID-em nas straszą, że wszystko lata, nie wiem co powiedzieć, bo mi się wydaje, że to było wczoraj. Zakładałam ten zespół. Właśnie co stało, że ten zespół powstał? No właśnie byłyśmy w Białej Podlaski, tam był jakiś zespół, tańczył i śpiewali bardzo dużo przyśpiewek, które ja umiałam. Nie mogłam tam siedzieć na scenie, mnie nosiło. Nosiło mnie, żeby coś takiego zrobić w przychodach.
No i właśnie w ten sposób powstało. Najpierw wypożyczałyśmy z Białej Podlaskiej stroje, jak gdzieś jechałyśmy, a później kupiłyśmy sobie stroje i zaczęłyśmy jeździć, gdzie nas zaproszą. A to było tak bardziej, tak bardzo przychylne, że jak się gdzieś zajechało, to byłyśmy bardzo witane. No i to było miłe dla nas, bo co kobiety na wsi, z czego mają się cieszyć? To tylko z obory i z pola dobrze w niedzielę gdzieś wyskoczyć. No i to była taka trochę rozrywka, że można było gdzieś wyjechać, no i ktoś nam jakieś brawa za to pobić. Tam widziałam w Kronice, to nawet panie w Częstochowie były. Tak, byłyśmy w Częstochowie, bo wiłyśmy, znaczy zawsze wijemy wieńce, o ile naszych możliwości. I z wieńcem pojechałyśmy do Częstochowy, na dożynki w Częstochowie. No i jako jeden zespół z diecezji siedleckiej byłyśmy wtedy, w tamtym roku. Już nie wiem, który to był rok nawet. No już upłynęło troszeczkę. No i też to było takie przyjemne. Czego życzyć paniom na kolejne lata? Myślę, że najbardziej zdrowia. Takiego optymizmu, chęci jeszcze do działania. Bo już jesteśmy coraz starsze, już jakoś nie zawsze są siły, ale żeby te jeszcze były chęci, żeby byłyśmy nadal doceniane. To jest takie miłe, jak nas wójt widzi, jak nas docenia. To jest bardzo ważne dla kobiet i dla zespołu. Tak jak powiedział pan starosta, żebyśmy się spotkali na 50-leciu. No czy na 50-leciu, to nie wiem, bo to już troszeczkę nam lat dobędzie. Ale jeżeli Bozia pozwoli, myślę, że na razie będziemy kontynuować naszą działalność. Oby ta pandemia odeszła od nas na dobrze. Zdrowie,